A teraz inny utwór, ale ściśle związany z Redutą Ordona, Śmierć pułkownika, dlatego, że jest to utwór poświęcony bohaterce Emilii Plater, która walczyła w powstaniu. Od razu powiem, tu jest wizja jej śmierci, poetycka wizja śmierci. W rzeczywistości Emilia Plater umarła w domu znajomych, ale to też miało związek z tą walką. Mówiono, że ze zgryzoty, że powstanie upadło. Ale i tak musiała się ukrywać. To nie było życie takie normalne już po tym powstaniu. Przeczytam całość, bo utwór nie jest długi. W głuchej puszczy przed chatką leśnika rota strzelców stanęła zielona, a u wrót stoi straż pułkownika. Tam w izdebce pułkownik ich kona. Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze, wódz to był wielkiej mocy i sławy. Kiedy po nim lud prosty tak płacze i o zdrowie tak pyta ciekawy. Kazał konia pułkownik kulbaczyć, konia w każdej sławnego potrzebie. Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć. Kazał przywieźć do izby, do siebie. Kazał przynieść swój mundur strzelecki, swój kordelas i pas i ładunki. Stary żołnierz, on chce, jak Czarniecki, umierając swe, żegnać rynsztunki. A gdy konia już z izby wywiedli, potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem i żołnierze od żalu pobledli. A lud modlił się klęcząc przed progiem. Nawet starzy kościuszki żołnierze tyle krwi swej i cudzej wylali, łzy nie jednej, a teraz płakali i mówili z księżami pacierze. Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy, już przed chatą nie było żołnierza, bo już Moskal był w tej okolicy. Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza. Na pastuszym tapczanie on leży, w ręku krzyż, w głowach siodło i burka, a u boku kordelas, dwururka. Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziewicze ma lica, jaką pierś. Ach, to była dziewica, to Litwinka, dziewica bohater, wódz powstańców, Emilia Plater. To jest ta wizja takiego monumentalnego konania jakby, śmierci, podkreśla wielkość właśnie Emilii Plater. To była szlachcianka, która stworzyła oddział spośród ludzi ze swej wsi. Oni szli za nią, bo ją rzeczywiście kochali, tak jak tu jest powiedziane. I ona umiera jak wielki, wielki rycerz. Mickiewicz jakby wokół niej stworzył atrybuty herosa, żołnierza, rycerza, porównuje ją nie do byle kogo, do Czarnieckiego. Ona się tak, to nie jest przypadek. Ten Czarniecki podnosi rangę tej no, zwykłej, niezwykłej kobiety młodej. I ona się tak zachowuje właśnie jak wielcy rycerze szlachetni, bo każe atrybuty żołnierza koń, mundur, rynsztunek i broń i w taki sposób chce ginąć, bo ona czuje się przede wszystkim właśnie obrońcą wolności, osobą, która walczy jak żołnierz. Nie, ona nie była tu zwykłą dziewczyną, to zresztą mówi, to dziewica bohater. I również na tym utworze uczono bohaterstwa, bo kiedy ktoś przeczytał ten utwór, to mówi, no skoro taka młoda dziewczyna, która miała wszystko, bo to była przecież no, z bogatego rodu, ona mogła walczyć i oddać życie, chociaż wiemy, że troszkę to było inaczej, trochę, tylko trochę. Walczyła, narażała swoje życie, to dlaczego ja milczę? Dlaczego ja nie mogę brać w tym udziału? Naprawdę te dwa utwory i Reduta Ordona
i śmierć pułkownika uczyła Polaków patriotyzmu. Dziękuję.